pan w jakiej sprawie? Mam interes do męża. Niech pan chwileczkę zaczeka. Zaraz zamelduję. Aha, był pan umówiony? Nie. No, proszę zaczekać. Proszę bardzo. Co pana do mnie sprowadza? Sprawa jest delikatna. Moja żona jest śpiewaczką operetkową. Nazwisko? Kubiak. Ale żona używa podwójnego. Kolińska Kubiak. Ja znam. No właśnie, żona ma tournée, do którego musi się przygotować. Pan rozumie, żona musi ćwiczyć. Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. A w tych warunkach... Niech pan nie traci otuch. Pisarz Sofronow znał pan? Nie? Nie. Szkoda. On, proszę pana, pracował w kuźni. Pan, bo jego odgłosy pracy mobilizowały do twórczego wysiłku. No i doszedł do rezultatów. Pan też jest artysta? Nie. Jestem buchalterem. A, no to też jest sztuka. Mam nadzieję, że państwo wystąpicie razem dla mieszkańców. Może na jakieś święto państwowe albo dzień dziecka. Co? No, dobrze. Proszę pana, ja pogadam z lokatorami. To jest zgrany kolektyw. Dziękuję.